Liga Europejska nie dla Śląska Wrocław. Wicemistrzowie Polski zremisowali w Timișoarze z Rapidem Bukareszt 1-1. Najwięksi optymiści, którzy po pierwszym meczu mieli jeszcze nadzieję na awans Śląska Wrocław, stracili je po tej akcji z 10 minuty. Po podaniu Surdu Kelemena pokonał Panku. Rapid mógł podwyższyć prowadzenie, ale pewni swego gospodarza marnowali dogodne okazje. W drugich 45 minutach goście z Wrocławia wreszcie zaczęli stwarzać zagrożenie. Narski do Voskampa, Voskamp pada w polu karnym i... Mimo że Holender był faulowany, sędzia ku zaskoczeniu wszystkich uznał, że przewinienie miało miejsce przed polem karnym. Strzał Dudka z rzutu wolnego był niecelny. Już w doliczonym czasie gry Śląsk wyrównał po indywidualnej akcji Soboty. I teraz możemy powiedzieć, że to jest godne pożegnanie się z pucharami. W lidze grupowej Ligi Europy zagra Rapid Bukareszt.